Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Tylko kurwa zbrodnie! Joel! Chodź za mnie! Chodź! Chyba uciekliśmy. Joel? Joel! Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! Dobra, więc tamte wszystkie akcje były z podstawowej wersji gry. A teraz gramy w dodatek Left Behind się nazywa. Nie mam zielonego pojęcia, o czym to będzie. Mam nadzieję, że będzie taki dobry jak podstawa. Dlatego się w sumie spodziewam. Riley? Au. O, będę miała śniaka. Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, ale miałaś minę. No chyba mnie nie zabijesz, prawda? Chyba nie. Nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak. Proszę. Masz. Co to ma być? Nadal sama. A ja 3 lata miałam łóżko pod Liz, a przecież pamiętasz, jak od niej jechało. Ha! Jesteś świetlikiem. Nom? Nadal to trzymasz. Co jest? Co ty robisz? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę. Gdzie ona w ogóle jest? Hej. Co to za miejsce? Ona tutaj z rodzicami? Ta Eli jest teraz? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz i... Tak, powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy. A rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas, jak zabijać świetliki. Ha? Zakładaj gacie, idziemy. Czyli epidemia już wybuchła chyba w tym momencie. Spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Okej, spoko. Kurwa. Muszę coś znaleźć. Więc te rzeczy dzieją się już po epidemii, po wybuchu epidemii. Tak się domyślam. Teraz cię obrócę. Jezu. O kurde, nie. Fuck. Jak można z taką dziurą przeżyć? Gdzie oni w ogóle tutaj doszli wtedy? Na razie wystarczy. Idę po coś do szycia, okej? Kalus, pilnuj go. Niedługo tu wrócę. Obiecuję. Aha, więc teraz tutaj jesteśmy. Więc to taki uzupełnienie fabularne tego, co było w podstawce. Jesteśmy w jakimś miejscu, którego nie było w ogóle wcześniej, nie było w nim mowy.
miałem niestety żadnych rzeczy po prostu. Niestety nie wziąłem rzeczy z podstawki, heh. Będę sobie musiał radzić z niczym. Muszę zabrać coś do szycia. Tak rozumiem. Niby jak mam to zrobić? Trzeba przeszukać to centrum handlowe. Myślę, że łatwo nie da tutaj rady tego znaleźć. Może tutaj coś będzie schowanego, jakieś specjalne itemy. Nie, niestety nie. Może przynajmniej schody ruchome działają. No nie, nic nie działa w tej grze. Jak to możliwe? Ciekawe, czy mnie coś tutaj zaskoczy, czy będą jakieś zombiaki? Albo łowcy? Czemu taka dziura jest dziwna? Cholera. Cholera? Nie mam pojęcia, gdzie są ci klikacze. Ale wygląda to beznadziejnie, naprawdę. Jestem bez żadnej broni. I mam walczyć z klikaczami, którzy mnie zabijają na hita. Czy oni są w ogóle szybsi ode mnie? Czy ja mogę im uciec? Najgorsze jest to, że tylko słyszę te mutanty. W ogóle ich nie widać. Fuck. No i trzeba iść powoli i trzymać się z daleka od takich krzaków, które zrobią hałas na całe centrum handlowe. Nie ma w ogóle tych klikaczy, come on, w ogóle ich nie słychać teraz. Znaczy Eli ich nie słyszy, ja ich słyszę. O, tutaj. Trzeba jakiś szyfr znać. Potrzebna kombinacja. Apteka Westons. Brzmi obiecująco. O. No. Muszę przyznać, że brzmi. Zaczajmy się tutaj, może przynajmniej jakieś apteczki będą. I nie będzie żadnych niespodzianek. Nie, ja latarek nie włączam, ja się boję latarek. Jeszcze ktoś mnie zauważy. Chociaż może. Co to jest? Co jest? Połknęłaś tabletki i zostawiłaś butelkę? O Boże. O! Mamy swój pierwszy item w tej... w tym dodatku. Który mi się na razie do niczego nie przyda. Może za ladą coś? O! Wow, jest. Tutaj nie? Nic nie ma? No, papier. Aptekarz. Może ma coś przy sobie. Kombinacja 35-30-31. Oczywiście. Wszystko ogołocone. A tutaj? Wow. Jak się tam kurwa dostać? Klucz. Nigdzie nie można się dostać, ale zakładam się, że klucz będzie tam, gdzie potrzebna była kombinacja. Więc cofnijmy i zobaczmy. Prawo, 30 lewo, 31 prawo. Udało. Dobra, się. Zapamiętała za mnie Eli. W mordę, zarodniki. O, fuck. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę.
Proszę, kurwa, bardzo. Fuck. Miejsca z zarodnikami to moje ulubione, po prostu, jeśli nie wiedzieliście. Wcale nie roi się tutaj od burchlaków i innych klikaczy. Zawsze jest bezpiecznie. Fuck, jakie to jest wszystko creepy, co to za miejsce w ogóle? Chore. Fuck. Jezu, jak to wygląda. Nie wiem. Może należy mieć nadzieję, że tak na początku gry, na początku dodatku nic nie dostanę na twarz. Fuck. Ło! Jumpscare, jumpscare! O! Zaraz na mnie skoczy typ. Aż się odsunęłem od ekranu, come on. Tak jak myślałem. Skąd ja wiem takie rzeczy? Klucz, apteka, dasz radę. Naprawdę, klikacz tutaj jest? Tylko ten jeden? Czemu on musi być akurat przy wejściu? Fuck. I musi iść w tą stronę. Mógłbyś pójść gdzie indziej. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Mam nadzieję, że mnie nie dogoni. Dobra, dało radę. Dobra, gość chyba nie umie kucać. Dobra, jest jakoś cholernie daleko. Kurna, czemu nie mam żadnej broni? To nie ma sensu. Po co tyle hałasu robisz? Wojskowy śmigłowiec. Na pewno coś w nim znajdę. Dobra, tamten klikacz to... Wytrzymaj, Joel. O, jest coś. Ja chyba mogę stworzyć apteczkę, come on. I bym mu ją dał. Wydaje mi się, że tutaj nie ma przejścia. Więc on nie może tutaj przejść. Tylko obawiam się, że będą jakieś inne. Chyba muszę skoczyć, niestety. Szybko! Co się dzieje? O. Teraz jesteśmy z tamtą. O kurde. Było blisko, co? Szybka jesteś. No. Nieźle. Hej. Dzięki. No, chodź. Lecimy. Więc jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Marlene. Aha. Się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo? Oczekiwała mnie. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. Ale dziwnie. No dalej.
No w sumie wygląda jak jakaś córka tej Merlin, czy Marlin. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz. No tak, w sumie. Jeśli chodzi o tą dziewczynę, to znalazłaś już światło? Myślę, że to jest ta koleżanka, o której Eli opowiadała pod koniec gry właśnie. Tutaj ulubiona. Ale co? Która została ugryziona. Wiem tylko, że nie jest. I później chyba zmutowała. Wydaje mi się, że to ona właśnie. Więc dupa możliwe, że to też będzie tutaj pokazane. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażeń? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić tego jednego. Wiesz co? W mordę, padnij! Co się dzieje? Jakieś zwiady świetlików. Chyba. Sorry. Coś jest tam nerwowo. Okej, okay, przejdźmy po tym. Wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetlików. Eli, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam do mnie. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej długiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzić. Co o to odchodzi? Martwi się, że wciągnę cię w kłopot. Aha. Hej, pamiętasz, kiedy pierwszy raz cię tam przyprowadziłam? Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. Więc jesteśmy w jakimś muzeum, tak? Ciekawi mnie, jak długi będzie ten dodatek w ogóle. Myślę, że to będzie raczej krótsze coś. Na parę odcinków jedynie. No, czekaj na mnie. Jak ona się nazywała? Zapomniałem. Nie mogę uwierzyć, że nie ma już Winstona. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Hech. Zobaczmy, co nam zostawił. Serio? Że co? Coś nam zostawił? W ogóle o kogo chodzi? Jakiś gość, którego nie znam. Co? To Winston? Winston? Red, to było niezłe ciacho. Hech. Bingo. Chcesz? Co to akcept? Co to jest? Jasne. Hola, to nie browar. Proszę. LOL. O mój Boże. O, masz. To obrzydliwe. Mówiłam. Za Winstona. Jakieś wino. Ona pije. Mocne. Hech. Dawaj. Pije wino jako 14-latka. Ale ze mnie gość. Ale decyzję podejmuje. Pewnie ją zabrali po tym, jak umarł. Jedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. Co teraz? Eli, pomóż mi to podnieść. Ha? Nienawidzę go pełzać. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwszy. Nice. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Ta. Myślę, że to dobry pomysł. Brzmi nieźle. Fajnie. Naprawdę fajnie. Tutaj się podsadźmy. Hej, Riley. Wiesz co, chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka. Nieźle. Wow.
Jakoś bezpiecznie tu w ogóle jest. Nie ma żadnych mutantów. Riley! Wow! Ty dupo! Już drugi raz dzisiaj! Ty dupo! Te wrzuty. Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley! Świetną! Co to ma być? Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupie. Nice. No, super! Zarycz. Eli, serio? Zarycz mocno! Jak się ryczy? Nie umiem. O co tu chodzi? No proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. To jest głupie. Czemu w tych maskach chodzimy, jak jesteś kurna? Ale bajer. Nice. Co jest? Jaki bajer, o co chodzi? Jakieś komiksy? Co? Uwielbiam wampiry, wiesz? Lol. Jestem hrabia Dracula. Nice. Taka jest moja reakcja. Chyba hrabina. Jestem hrabina Dracula. Tak. A co teraz? O, coś słyszałem po lewej. Nie, nic nie było. A, mam pewien pomysł. Widzisz tam te samochody? Tak. Czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Jaja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra. Ta, co przegra, musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No kurde! Który jest mój? Ale zabawy. Ha, ha, ha. Nice. Dużo tych okien, tak. Dobrze! Zajebiście! Co, podoba się? Ostatnia! Co to było? Przecież trafiałem. A ta gra jest głupia. Nie! Nie! Bum! Bitch! Mistrzyni miotania cegieł! Moja fura miała pancerne szyby. Tak, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Co mam zapytać? Więc... Nie wiem. Dobra, coś tam zapytałem, nawet w sumie mnie to nie interesuje. Co mówię o mojej mamie? Niewiele. A, o mojej mamie w sumie. Chyba przyjaźniły się przed wybuchem epidemii. O, wspominała, że twoja mama była pielęgniarką. Pielęgniarką? A. Podobno często się kłóciły, ale bardzo się przyjaźniły. Brzmi znajomo? Tak. Chodź, w sumie pokażę to mnie najbardziej interesowało. Jakie ona miała korzenie. Bo tamte poprzednie pytania mogły ją rozłościć chyba tylko. Nie wiem. To było najciekawsze w sumie. Korzenie tej Eli. Kim byli jej rodzice? Jak to się w ogóle stało wszystko, że ona jest tam odporna na to? Nie dobrze. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. Dosyć tutaj niebezpiecznie. Tak czuję.
Okej. Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy je z powrotem włączyć. I co, my chcemy to zrobić? No dobra, to jeśli gra tak mi rozkazuje... A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Jesteś na to gotowa? Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I... Cieszę się, że żyjesz. Znaczy... I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Coś tam sobie powiedziały. Riley. Riley. Sklejasz się. Sama zaczęłaś. O, rady. Riley. Okej. Pewnie. Co my tutaj użymy w ogóle? Żartujesz sobie?